Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Christmas, to jest kolejny odcinek gry, chciałem powiedzieć Resident Evil Metro Exodus, moi kochani. Kontynuujemy, jesteśmy coraz bliżej zakończenia tego wszystkiego. Ja nie będę się tutaj chwalił żadnym zrzutem ekranu, ponieważ jest on mocno gówniany. Ja muszę sobie chyba trochę podpompować tutaj, latarkę chciałem powiedzieć. Tymczasem nie zapomnijcie zostawić lajka, jeżeli lubicie tą serię, bo będę miał dla was dodatek historię sama, który odłączył się od całej ekipy, więc na ten moment, moi kochani, jest brzydko i ponuro, więc za dużo ciekawo. Aha, bo tam nie działała latarka. No dobra. Na ten moment, jak widzicie, nie jest wcale tak kolorowo. Tymczasem ja nie jestem w stanie dostać się do interfejsu, co bardzo mi się nie podoba, ponieważ bardzo chciałbym zrobić sobie jakieś apteczki. Jedyne co znajduję to filtry, jest ich pełno przez wzgląd na to, że no cóż, bujamy się po bardzo złych lokacjach. Już widzę, że jest tutaj pełno szkła, a szkło ma dość duże znaczenie w momencie, gdy będziemy musieli walczyć z... O. Walczyć z gorylami, o których powiedziałem wam w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że oglądaliście. No chyba, że jesteście tutaj pierwszy raz, to... Nie zapomnijcie zostawić coś po sobie. I tymczasem... Taka ilość szkła na pewno nie pomoże mi się przekraść. Słodki Boże, co za miejscówka w ogóle. Wygląda na jakiś szpital, w którym nie do końca się coś udało. Przede wszystkim chyba mieli urwanie głowy. No, a tak poważnie... Znowu zaczynają się latające przedmioty. Tędy chyba za daleko nie dotrę. Kurwa, Wiksa na maksa, co? Nie mam pytań. To, co mi się w ogóle w Metrze bardzo podoba, to to, że tłumaczone są na bieżąco wszelkiego rodzaju znaki i napisy, jeżeli tylko jest taka możliwość. Ja wystarczająco długo zatrzymam się na nich, to dostanę informacje, co tak naprawdę czytam. To jest zajebiste rozwiązanie, bo no po prostu jest to wzięte pod uwagę, że nie każdy umie to przeczytać, a ponieważ gram w języku polskim, nawet jakbym grał w języku angielskim, to w dalszym ciągu te wszelkiego rodzaju napisiki są dość mocno... Że jest to mocno pomocne. Muszę się pospieszyć, on idzie do instytutu. No właśnie, ponieważ bohater jest niemy. Chyba no słyszę coś. A tam ktoś kaszle. Chyba jakieś zwidy moje, bo raczej... Raczej nic ciekawego. I nikogo chyba tutaj innego nie spotkam. To jest bardzo fajny zabieg. Trochę tego brakuje w niektórych innych grach. Dobra, tędy nie przejdę, tędy nie przejdę. Mogę tu się schować, nie wiem czemu, ale... Mogę się tylko domyślać. Bardzo duże przestrzenie pokonuję teraz. Mamy kino. Tu znowu jest pusto. Jesus. Kolejna kaseta, właściwie taśma do odsłuchania. Ha, to nie jest taśma do odsłuchania, to jest film! Musimy sobie obejrzeć film! Thank you.
Dobra, słuchajcie, nie będę się nad tym rozwodził, jakiej chemii tutaj używają i co sobie wstrzykują tak na dobrą sprawę. Czy tu jest coś, co ja powinienem widzieć, a tego nie widzę, czy... Zresztą, słuchajcie, pod poprzednim odcinkiem dość intrygujące zakończenie, bo mam wrażenie, że nie tylko ja widziałem to, co miałem zobaczyć, a co? No niestety, jeżeli ktoś nie oglądał, to się nie dowie, musi sobie obczaić poprzedni odcinek. Więc zaciekawiło mnie też to, że celownik zrobił się zielony w pewnym momencie, a nie wiem, czy powinien. Nigdy nie uważałem go za przeciwnika, może tak powiem. Dla mnie on nie był przeciwnikiem, ale jak bardzo... O kurwa, jest on! Ślepy goryl. Ja muszę z nim walczyć, czy... No dobra, on mnie ewidentnie mnie nie widzi, to jest dużym plusem. Mogę go albo pokonać, albo, jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, jestem w stanie go obejść i wykorzystać ogólnie właśnie mój stealthik do tego, żeby z nim nie walczyć. A jeżeli tego dokonam i nie, jakby nie wejdę z nimi w jakąkolwiek konfrontację, to będę mógł, moi kochani, zrobić achievement, którego niestety nie zobaczycie, ale ja go zobaczę i będzie on na pewno istotny dla mnie. Gówno widzę. No, trochę lepiej. To niestety dość mocno wydłuży gameplay, mam takie wrażenie, ponieważ będę musiał się mocno skradać. Fuck. To też było mocne. Nie wiem, do jakiego stopnia ja muszę się skradać, do jakiego jakby nie. Ale jest bardzo źle. W sensie i z Artiemem, i w ogóle jest mega średnio. Kurwa, słyszę go. Słyszę go, jak łazi na górze. Słyszycie? Tupie? Skubaniutki. Jeszcze zawył. Co za dzik. Właściwie to nie dzik, ale... No wiecie, co mam na myśli. Nie podoba mi się to. A mam wrażenie, że muszę iść na górę. Właśnie po tych schodach, gdzie zobaczyliśmy Annę. I nie wiem tak naprawdę, ile razy spotkamy tego wielkiego goryla. O kurwa, na przykład teraz go spotkamy. Bye. 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 Kurwa, jakim cudem on się tu zmieścił? Holy shit, idzie za mną. Ewidentnie za mną idzie. Aaaa, come on! Dobra, nawet nie będę zerkał, nie? Bo nie, to nie jest dla mnie jakby istotne. Jak bardzo i jak daleko on jest. Chciałbym troszkę jakby sprawdzić też możliwość, czy ja mogę chodzić, czy ja mogę... Co ja powinienem, tak na dobrą sprawę? W
Czy ja mam się przekradać, skradać się za nim, z nim, przez niego? Jest i tutaj. I właśnie, tu wszędzie jest szkło, patrzcie. Musiałbym... przejść tak, żeby nie ruszyć szkła, bo jak ruszę szkło... Ruszyłem szkło, ale może się nie zorientował. Kurwa, jaki to jest creepy. Uda się, mówię wam. Musi się udać, ale on jest kurwa obrzydliwy. Dobra, wyłączę latarkę, bo może on... Bye. Kurwa, było blisko. Ja uda mi się go wymanewrować, ale tutaj już nie ma wyjścia, co? Ale dobra, może właśnie na kuckach się udało. Nie wiem, jak bardzo się udało, ale... to było intensywne. I za to... powinniście dać lajka. Nie wiem, jeszcze mówię, nie wiem, ile jeszcze tych spotkań z nim będzie, ale to było dość... intensywne. Cały czas staram się skradać, bo jednak to, czego nie sprawdziłem, to czy mogę iść normalnie i on mnie nie będzie słyszał. To, co wiem na 100%, to to, że jeżeli przejdę wyprostowany w pełni po szkle, to będzie mnie na pewno słychać. Ja nie do końca bym chciał. Także, moi kochani, poza główną fabułą Metra na pewno sprawdzimy sobie jeszcze historię Sama. Te halucynacje są przerażające. Są kurwa przerażające. Nie dość, że jest źle, to te halucynacje nie pomagają. Nie wiem, w którym momencie będę musiał z nim walczyć, ale jest go tutaj naprawdę dużo. A tutaj już nie wiem, jak mam przejść. W którą stronę on się odwróci? Jak to ugryźć? Nie patrzeć na niego, iść sobie w swoją stronę. Ała. Ała. Przez ścianę? No nie, bez szans jestem tutaj z nim. Ale może jeszcze uda się go wydżukować. Byłoby zajebiście. Nie chcę z nim walczyć, bardzo nie chcę z nim walczyć. Ała. Ała. Mogę po prostu uciec. Kurwa, tam są rzeczy. O nie, nie wymiana filtra, teraz to jest głupi pomysł. Dobra, skąd on wejdzie? Tędy wejdzie, dobra, bye. No, można go spróbować wydżukować. Nie wiem, czy za to jest achievement, w każdym razie nie podjąłem się walki z nim, więc mam nadzieję, że to w jakiś sposób gra uszanuje. Ale okej, okay. Przeczytajmy tą listę towarów. Nie, rozkazy, przepraszam. Czy to było to? Lista towarów. Środek przeciwpromienny. 3000 opakowań, 800 opakowań, 5000 opakowań. Przeciwpromienny, przeciwpromienny, przeciwpromienny. Oczekiwanie na wysyłkę. Wszystko jest oczekiwanie na wysyłkę poza dwoma, czyli 3800 zostało wysłanych. 3000 dostali. 300 zostało wysłanych. Ale... do Sztabu Obrony Cywilnej nic nie dotarło. Okej. Wysyłka anulowana.
oczekiwanie na wysyłkę. Wszystko inne ma oczekiwanie na wysyłkę. No niestety, mam pewne podejrzenia, że oni nie dostali tego i raczej nie dostaną. Co tu się dzieje w ogóle? Dzień dobry. Te halony są ciężkie. Są bardzo ciężkie. Nie ukrywam, że... No właśnie, tak jest. Ale w ogóle wszędzie są te same swetry, nie? To jest ciekawe, że wszędzie są te same swetry takie. Artiem widzi wszystko tak bardzo... O, w pizdu! Aż mi gęś cięło. Okej. Jest bardzo źle. Ja w ogóle mogę zrobić tak. Nie? Czyżby to zadziałało? Za wiksa w ogóle. No ja pierdzielę, czemu on taki numer zrobił? Co to miało być? Fuck, widzieliście to? O nie, nie, halo. O kurwa, siemano. Przechodzę. Nidy rydy. Nie tędy. Dobra, to którędy? Tędy. Oj kurwa, to był głupi pomysł. One się tak teraz tam tak rozjuszone, że nie dam rady tego zrobić. Dobra, teraz szybko na górę, jak przeżyję. Dawaj. O, w pizdu, jaki gangbang. Halo. No nie, bez szans. Ole mnie dopadły, zaczęły mnie jebać we wszystkie twory, po prostu. Wow. Okej. Runda numer 2, ja muszę się tam szybko dostać. Jest dużo szkła. Ale może jeszcze się nie, wiecie, nie odpalił skrypcik czy coś. Żeby on tu nagle podszedł. Muszę wejść na górę, co będzie problematyczne. Ale może się udać. Generatory naładowane. Dawaj Artiem, przecież jak ja bym się tak grzebał, to bym się z tego w życiu nie wygrzebał. No dobra, no mamy trochę problem teraz. Jest impas, kolego. Ponieważ ty jesteś tu, a ja muszę przejść tam. Jak to teraz dobrze rozegramy, o, na przykład tak, to ja wtedy po cichutku, o kurwa, to nie było ciche, dostanę się tutaj. Teraz muszę się jak najszybciej dostać na górę, też cichaczem. Tutaj, o, sup, tup, 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 tup. Został mi ostatni do wyminięcia. A nie, nie został ostatni. O kurwa, to było słychać. Czyżby się udało? Tylko teraz chuj wie, gdzie mam iść. Przestałem się odzywać w ogóle, bo... Bardzo nędzna próba, ale może się udać. Może się udać przejść cichaczem tutaj za niego. Tędy? Chyba tak, mam nadzieję. Boże, jak to się udało. Boż ty kurwa w życiu, przez ścianę gnoju!
Jaki to jest opek w ogóle, gościu, wypierdalaj. Aha, nieważne. Dobra, spierdalamy, ja, nie było mnie tu. Niestety, achievementa chyba za to nie dostałem. Ty ничего не нашел, милый? Ничего, я знаю, ты старался. Jesus. Kurde, miały być dwa odcinki, a tu się robi chyba z tego troszkę większy materiał jeszcze. W ogóle to, że młynarz poszedł szukać jakiejś mapy, to jedno, ale my w ogóle absolutnie zbłądziliśmy w jakimś laboratorium, szukając leku dla niej, który może nawet nie istnieć. Jakby... Rozumiecie, to nie wygląda jak coś, co miałoby jej uratować życie. O kurwa. Chyba wsteczny. Jebany! Halo! Nie mam przed nim teraz uciekać, czy o co tu chodzi? No ja mam z nim kurwa żadne szanse, jak mam być szczery. Ale to już go jest w stanie załatwić. Chyba go przyszpiliło na dobre. Wydaje mi się, że przez to, że mnie zaatakowały, nie udało się tego czym. Jest! Przejdź przez ośrodek badawczy. Przewodnik. Na poziomie martwe miasto bez wykrycia. Mamy to. Mamy ten achievement, moi kochani. Udało się. Udało się. Bałem się, że pomimo tych bugów będzie to niezaliczone. Znaczy bugów, mam na myśli ten atak przez ścianę, który się odbył, bo mam pewne podejrzenia, że to było trochę poza głównym nurtem. Chyba się udało. W ogóle tak swoją drogą jestem półtransparentny, nie wiem czy to widzicie, ale postanowiłem wam o tym nie mówić. Сейчас, сейчас. Держись. Сейчас полечает. Ты нашел. Нашел. Не вздумай умирать, слышишь? Даже не думай, что я ей тогда скажу. Что... Правда. Czyżby to był już koniec metra? Czy znajdziemy się teraz na Aurorze? Не спать, боец! Не спать! Я все же тебя нашел, сам не знаю как, но нашел! Не спать, Артем! Jestem ciekaw, czy młynarz da radę. Zamiast mapy instytutu ja znalazłem lek. Mniej więcej o to chodziło. O kurwa, wyjebało na zobu. Żywoj! Ja думала, опять один останусь. Wstawajcie, скорее! Nie просыпается. Таких лучше уже не будить. Тут надо прямо ехать. Он хотел меня научить, но не успел.
No dobra, to... Ty no, odpłynął, ale ma oczy otwarte, to kurwa tak... Nie do końca chyba. Nie do końca chyba dobrze. Co? No młodzie! Ura! Jedziemy dalsze! Młody, kurwa, mój teściu nie żyje, rozumisz? Kidosie? Dobra, spieprzajmy stąd. O, wow. On naszł kartu! Wskazał, że to papa, heroi. I że to on się nas... A, czyli jego ojciec nie dał rady. Się zastanawiałem, czy może spotkali się, czy coś. Ale skoro młynarz ogarnął mapę, to oznacza tylko jedno. Na nas mutanty napali, no on ich wszystkich odinocznie. Bac, bac! Ty, młody, kurwa. Nie podoba mi się, bo jak tak mówisz, o w ogóle jak się gibie młynarz, jak tak mówisz, to oznacza, że... Cierwi głowako, on mnie na plecach przyniósł. Chyba jakie ty miałeś przygody, gościu, zajebiste. Ale właśnie, skoro on tak mówi, to mam pewne podejrzenia, że się... mogło nie udać. To jest ewidentnie koniec, moi kochani, więc ten odcinek będzie dłuższy, bo zamierzam skończyć dzisiaj metro. Muzyka, sytuacja i to wszystko... Kieruję nas tylko w jedną stronę, kieruję nas w stronę nieuchronnego zakończenia. Można to poczuć. I mam wrażenie, że dobrze się bawiliście przy tej grze. Ja się bawiłem naprawdę fajnie. Na wpół... A wagonów skolka? Wszystko zabite. Na wpół otwarty świat idealnie sprawdził się. Na przykład w Morzu Kaspijskim. Bardzo ciekawe to było jakby zagranie, że mogłem się dostać w różne miejsca pomimo takiej stricte liniowej fabuły. Graficznie fenomenalna produkcja, jak na moment, w którym się pojawiła, chociaż ja też... Nie śpię. Chociaż ja też przez wzgląd na to, że nie mam wcale najmocniejszego komputera dostępnego na rynku. Wbrew pozorom. To te ustawienia są naprawdę na granicy, mi się wydaje. Chyba tyle, co, młody? Muszę sobie ustawić pionowy format, trochę jak może disrespect, bo mam jakiś taki plan, tylko to niestety jest green screen, więc będę musiał to jakoś inaczej wymyślić. Tak swoją drogą, taka dygresyjka szybka. Kurwa, tak czułem, że tak będzie. Czułem, że on nie da rady, no. Młody, ale ja muszę zostawić swojego... Kurwa, co ja powiem? Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo przykra, ale stricte niezwiązana z metrem. Mianowicie pożar w CGI, czyli u twórców Stalkera 2
spowodował, czy nie tylko on, ale też pewnie parę innych sytuacji spowodowały przesunięcie tej produkcji. Co oznacza, że jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać na kolejnego Stalkera, ale oni obiecują dzielnie, że będą chcieli dostarczyć nam jak najlepszy produkt, więc czemu by nie? Czemu by nie? Nie jest to problem, żebym jeszcze chwilę poczekał. Аккуратнее, ребята. Облучился он капитально. От тела полковника даже замерять не получается. Дозиметр шкалит сразу. Держись, Тёма. Мы тебя вытянем. Как же они так? Соберись, как? Что делать? Руководи! Только переливание. Срочное, сколько можно? С такой дозой. Значит, переливание. Спасёт? Он подольше тогда продержится, насколько крови хватит. Группа крови. Четвертая плюс. Ему любая подойдет, все, кто может. Сюда всех. Не засыпай, Артем! Нельзя сейчас спать! Ale rozpierdol po prostu, co się dzieje? Co tu się dzieje w ogóle, o co tu chodzi? Nie twój punkt przeznaczenia, Артем! Ты не доехал еще, слышишь? Рано выходить. Это тупик какой-то. Сейчас каждый будет с нами разговаривал и давал нам свою кровь. Слышишь? Мало нас, слишком мало. Вот и не хватает крови. О, курва, я лежу на торах. Артем, Артем, пожалуйста, не уходи. Не нужно мне это лекарство такой ценой. Буду теперь жить. А зачем мне жить без тебя? Перестань. Не говори так, Анечка. Так, каждый сяда по колеи, претачаю мне кровь. Артем, вы спасли ее, слышишь? Все было не зря. Она будет жить, понимаешь? Ну, заебище только. Все, все. Ему нельзя больше, видите? Nie chwytaj, krowie, nie chwytaj. To ile żeście mi tego przytoczyli, kurwa? Ja ewidentnie leżę na torach. Ani, ciebie oddechnąć надо. Papa umier. Artem, nie оставляj mnie. Hej. W jakim stanie jest Artyom? Ciężko stwierdzić, ale po transfuzji krwi od 10 osób. Co to było za... To ja, Женька z ВДНК. Znasz, ja tu czekał ciebie. Lepszy drug все-таки. Nie pamiętam cię, gościu. Ale to, co ja tu widzę, to raczej nie jest Aurora, nie? Więc... Chyba srogie piksy wjechały. Nie zabył swojego starego koryża Bourbona, a, pacanci? Widzisz, jak ono. Niedługo ty tam zadержался. No ono na postoj tak. Tyrkajesz się, a toku? Czy tak wygląda piekło? Ładne. Ty pojdź, pacanci, rozomnij kosteczki. A ja tu budu, jeśli co. Времени теперь сколько угодно.
Обо всем еще успеем перетереть. Что тут еще отпердала в ogóle? Czy odzyskam kontrolę nad postacią? Nie, nic z tego. No zdravствуй, Artyom. Nie ждал тебя тут увидеть. Думал, тебя другая судьба ждет, великая. Я ведь помню тебя еще мальчишкой с ВДНХ, который все мечтал лицо своей погибшей матери вспомнить. Ты ведь ради этого на ботаническом саду ворота открыл, а? А теперь вот и сам видишь. Мне-то скоро обратно в метро, а тебе... Тут ведь никогда солнце не встает, Артем. И поезд не остановить, и не сойти с него. Нет в этом мире остановок. Тот, кому хватит смелости и терпения всю жизнь вглядываться во тьму, первым увидит в ней проблеск света. Помнишь? Что же ты? Терпения не хватило. Ну и что, что нет остановок? Кому они нужны? Давай, железяка, шевели поршнями. Ничего, мы в преисподней жару зададим. Всех мертвецов по струнке выстроим. Ну ладно, пора мне. А ты не скучай. Своим тут привет передавай. И я кого встречу передам. Да ну его, давай сюда. Будешь старпомом, а то рейс предстоит долгий, вечный. Одному не справиться, в общем. Ну, что стоишь? Извинений ждешь? Не будет их, Артем. Каждый делает, что должен. Дело солдата — врагов сечь и вопросов не задавать. Ты все правильно сделал. И я все правильно сделал. Мы отдали все, что могли. А дальше пусть живые разгребают. Что это там, а? Ерунда какая-то. Не должно тут такого быть. Слушай, может, попробуем махину эту остановить, а? Давай, жми! Ну же! Да. Ну, Артём, глянь, что там. Разрешаю сойти на берег. Metafora zaświatów w takim charakterystycznym stylu. On odjechałby ze mnie. Czyżby zostawił mnie na stacji, bo to nie jest koniec mojej podróży, to na tamten świat, czy... Ciężko określić. Ale moi kochani, ewidentnie zagramy sobie jeszcze w metro, zagramy sobie w dodatek. Więc... Tak nieczesne. Nakoniec to miejsce, gdzie my mogliby być szczęśliwi. Nie. My mogliby żyć, jak всегда мечтали, но ты все пустил под откос ради меня. Ненавижу тебя, ненавижу. Не могу жить без тебя. Но придется, потому что люблю тебя. Господи, как же я тебя люблю. Прощай, Артём. Wieczna podróż, moi kochani. Tak właśnie kończy się historia Artyoma. W metrze. Jestem ciekaw, czy zobaczymy ciąg dalszy jakikolwiek, jeżeli by był z perspektywy Anny. Czy mi na tym zależy? Nie, bo to jest produkcja dla mnie na ten moment kompletna, moi kochani, więc dziękuję wam bardzo. I co mogę powiedzieć? Myślę, że niedługo zobaczymy się z dodatkiem i z tym dodatkiem zostaniemy przez jakiś czas, ponieważ w tym roku
Nie oczekujcie ode mnie jakichś nowości przez wzgląd na to, że mało która mi się podoba. Dziękuję wam bardzo. Zostawiam was z napisami. Żegnam się cieplutko i bez odbioru.